Powiedz jakiś test mikrofonu. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Teraz z obrotem robimy. Dobrze. Czuję się jak w wiadomościach. Myślisz, że dobry kadr, czy przybliżyć trochę? Nie, jest dobry. Dobry. Ta audycja nie zawiera lokowania, byłem po prostu głodny i zamówiłem sobie jedzenie z KFC, a że Madzia przyszła, to stwierdziliśmy, że nagramy test, jak to smakuje. Tak. Cześć wszystkim. Ale zanim... Nie, cześć tobie. Tak, cześć tobie, drogi widzu. Ale zanim... Tam jest bałagan, nie patrz widzu na bałagan. Zanim przejdziemy do jedzenia, to pokażemy wam. Madzia była dzisiaj na targach książki. I Madzia dzisiaj na targach książki spotkała Kasię, którą serdecznie pozdrawiam z Computronic Gaming. I Kasia przyniosła parę fanartów. Ja zacznę od tego, który był dla mnie. Pokaż, Madzia. Zobaczcie, zdjęcie moje w postaci pixel artu. Ja muszę przyznać, że naprawdę fajny styl. Naprawdę fajny styl. Mi się naprawdę podoba. Teraz ty, Madzia. To jestem ja. Zrobiste. Ale powiem szczerze, ostatnio dwa warkoczyki miałam w pierwszej gimnazjum. Tutaj wyglądasz trochę jak scout z Team Fortress. No, coś w tym jest. Szdruga Ale scout jest fajny. Szdruga skrona, bilak de dovakin. Kasia ogląda vlogi. Tak. Przepraszam. O rany. Dlatego, że ostatnio dostałem koszulkę Skyrima, bo wziąłem sobie i nie była na Madzie, to Madzia dostała teraz Skyrima wyrysowanego. Tyle chciałem z fanartu. Tutaj myślę, że utkniemy w fragment, bo to jest cięty. Dzisiaj robimy cięty vlog. To jest taki twórca chyba, cięty vlog się nazywa. Jest. Dobra. Witam was bardzo serdecznie, witam ciebie bardzo serdecznie. Tu wytnę. Tak. Witam ciebie, widzu drogi, bardzo serdecznie. Nie, bo drogi to pierogi. Wczoraj Madzia jadła pierogi, ja też. Madzia mi dała ruskie pierogi. Nie przepadnę za ruskimi pierogami. Jak pewna rzecz na twoim biurku? No, jak... Zobaczcie na Instagrama, tam mam Slav, Life of Boris, piękną podkładkę pod myszkę. Ale wracając do tematu, witam was. Witam ciebie. Witam ciebie, drogi widzu, w 5 minutach z ziemniakiem Madzionką. I dzisiaj mamy przygotowane coś specjalnego. Lokowanie. To jest soczek. Stwierdziłem, że kupię soczek multivitaminę, bo jestem lekko przeziębiony. Madzia też jest lekko przeziębiona. I witaminy oznaczają, że człowiek zdrowieje. Madzia, jakbym cię mógł prosić o rozlanie. Do dzisiejszego testowania produktów. Co? Nie przerywaj sobie. Na potrzeby dzisiejszego eventu mamy zestaw świeżych sztućców, jednorazowych, bo nie lubię myć sztućców. Szczerze używam takich. Oraz każdy z nas ma po miseczce, żebyśmy mogli usypywać sobie trochę jedzenia i testować go z sosami. Ale tutaj nie byłem do końca... ...przygotowany. Dlatego, że uwaga, takie kurczaczki razem przychodzą z sosami osobno. Ale mnie wkurza mój katar. W sensie tak się, czuję tak beznadziejnie. W sensie nawet nie mogę skrycić zdania o... Teraz ty opowiadaj, proszę. To te... Nie, teraz ty wyciągasz, ja już to opowiem. Rozsypałem ci. Chciałem dzisiaj coś ponagrywać, ale mi też nie wyszło. Właśnie ze względu na mój stan zdrowia. Dopadła mnie jesienna. Mimo, że byłem ostatnio nawet taki, wiesz, przeziębiony, taki chory. Ale to był jeden dzień. A dzisiaj to jest już odczucie takiego zwykłego, pospolitego... jeszcze? Nie. Nie ma. Chyba. To w takim razie możemy zacząć. Fuj, coś się wysypało. Słuchaj, patrz, ja proponuję tak. Dlatego, że KFC wprowadziło różne smaki, ale zazwyczaj tych smaków nie ma we wszystkich KFC. Więc jak ostatnio Seto chciał zamówić chyba tą włoską pomarańczę. Włoskie pomodori. To ty powinnaś się na Włoszech znać. Nie. Molto bene. Włoski smak, to go nie było i tak samo ostatnio też nie mogłem spotkać Indian curry. Tu się okazało, że tym razem jest wszystko okej. Okay. Teraz mam pytanie do ciebie, Maciej. Mm-hmm. Od czego zaczynamy? Na jaki kontynent płyniemy? Meksyk. Meksyk, Mexico.
Mexico. Mexico. Molto bene Mexico. El Mexico habla en español. Indie? No pojętne, co chcesz? Wybieraj. Może być wyliczanka. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli najpierw od włoskiego pomodori. Dobra. Cię otwórz, niech to będzie first person experience. I widzicie w tym momencie, jak Madzia dzielnie rozrywa pudełko, w którym, uwaga! Są kurczaki. Wow. Dobrze. Ja proponuję część sobie, tam mam trochę brudny ten talerz, ale to nie szkodzi. Przesyp sobie trochę, ja sobie trochę przesypię, bo nie będziemy tak wszystkich rozwalać może. Co? Nie? Rany. Czy ja też chcę? Dostaniesz. O, gdzieś tam jest ryż w środku jeszcze. Masz, żebyś miał więcej. Dobra. Chcesz ryżu? Masz ryż. Dobra, masz. Nie chcesz ryżu? Ryżu? No. Nie, bo co? Bo nie lubisz kukurydzy. Nie przepadam za nią. Madzia, za czym przepadasz? Wygląda dziwnie. To jest włos w ogóle. Ale pachnie spoko. Ja wezmę widelczyk i wezmę trochę tego sosu. Żeby go połączyć trochę z ryżem i trochę z kurczaczkiem jednym. Na 3. 13 dni minęło, jak jeden dzień, który 14 był. I tak mamy. 3. Dobra. Spoko. Jak na stan, w którym jestem straszliwie głodny, bo to jest moje w sumie śniadanie. O której ty wstałeś? O 10. Jest za 15:07. Tyle godzin bez jedzenia? No. Jak? Wczoraj zjadłem wielką sałatkę z kurczakiem, jedną parówką i sosem sweet chili. Takie coś. Ej, powiem tak, całkiem niezły jest ten sos. No, jest ostry, to jest najlepsze. To jest taki, on jest, nie mówiłbym, że ostry, on jest taki lekko pikantny. No. W tym sensie. To nie sos, fajnym. To te kurczaki. Tak? Faktycznie. To się dałam złapać. Wiesz, że na Twitchu można streamować różne gry, nie? Mhm. Tam się ustawia, że masz grę taką, albo taką, albo taką. Możesz streamować na przykład Creative. Tak, tak, pamiętam. A można streamować Social Eating. Normalnie siedzisz sobie, no i sobie siedzisz i sobie jesz. Myślałem właśnie dlatego na Twitchu trochę postreamować. Jak chcesz. Drogi widzu, pytanie do ciebie. Jedlibyśmy razem obiadki? Byłoby dobre. Tylko to by oznaczało, żebym musiał zacząć jeść w miarę normalnie, bo bym się chwalił tym stojem teraz. A ty chcesz powiedzieć, że został ci ostatni? Dlatego ja proponuję teraz Indie. Indie curry. Madzia, teraz twoja kolej. Weź mnie tu, pokameruj. Indie. Curry, czyli taka żółta przyprawa. Nic absolutnie nie czuję przez katar. Ej, właśnie, to nam psuje w sumie cały test, no. Jak jesteśmy chorzy. Coś tam lekko czuję. Ja myślę, że to jest idealny moment, żeby właśnie coś wszamać. Macie, ale ty też musisz. Powiem szczerze, że naprawdę dobre. Curry akurat lubię. No i co mam zrobić z tym jednym kurczaczkiem? O, no co? Otwieramy kolej. Twoja kolej, otwierasz Mexico. Nic się nie wyleje? O! Mexico. Nic nie czuję. Pokaż. Nie. Lekko czuć. Zresztą tutaj też mam. Coś lekko czuć, ale to jest takie... Dziwne. Salsa. Trochę pachnie jak sriracha. Tequila, corazón, cerveza, muy buena. Słuchaj, Madzia,
Ja proponuję... Może użyć. Tego pięknego, który się pewnie sobie złamie. Czekaj, nie, spoko. To otworzymy jeszcze kurczaki. Trzeba było wcześniej. No dobra, przepraszam. Drogi widzu, twoje zdrowie. Czy może troszkę więcej? Madzie, nie lubisz warzyw, a sosów się nie boisz? Bywa. A wiesz, że w sosach jest często dużo warzyw? No dobrze. Przecież te warzywa aż tak bardzo nie bolą. No. Okej. Okay. Ale dziwne. Nie smakuje. Mexico nie takie dobre, jak myślałam. To jest zdecydowanie najpikantniejszy z tych wszystkich sosów. Co? Ty myślisz o Chiny? Nie, no, póki co, nie próbowaliśmy. Tak, tak. On jest taki słodki, ostry, lekko gorzkawy, tego ma goryczkę. Nie smakuje mi. Lubię ostre, ale nie lubię. Nie smakuje mi ten. Dlatego wezmę trochę kary. On jest dobry na swój sposób. No ale. Więc się zastanawiam, jaki sens jest, jak dają osobno sosy, żeby na każdym opakowaniu jest albo Indie, albo Meksyk, albo na przykład Chiny, kiedy każda zawartość każdego pudełka jest z drugiej strony, ktoś by się mógł kłócić. Rany! Daj mi, tu było więcej, tu było coś. Nadia. Chciałbyś rzec o kurcze? O kurcze. Ja znów zostaję z ryżem. Ale akurat dla naszego ostatniego sosu, czyli dla Chin. Ty patrz, to jest zamówienie spakowane przez Chiny. Tak. Ej, ja to teraz dopiero zauważyłem. Zamówienie spakowane przez Chiny. Chyba też będzie ostre. To będzie zarąbiste. Czekaj. Pokażę, jak ten sos wygląda. O! Nie za mało? Podzielisz sobie. My zazwyczaj z Madzią nie nalewamy sobie nawzajem sosu do jedzenia. Każdy bierze sobie. Ale to jest na potrzeby filmu i wiesz, na potrzeby ujęć, drogi widzu. Dobra. Normalnie razem nie jemy takich rzeczy. Normalnie. Ładne obiadki w domu. Tak, normalnie się siada elegancko. Niedziela, rosół skóry. Madzia kurze urywa głowę. Odgryza ją zębami. Jedną ręką przez gardziel przepycha wszystkie wnętrzności, które są do wyrzucenia. A później ja zjadam żołądki, a tata wątróbkę, móżdżek i inne. Jeszcze obieram ziemniaki, to już jest w ogóle... Słuchaj, Mać, dobra, ja myślę, że warto spróbować. Uwaga! No. Sweet chili. Po prostu, jeżeli chodzi o moje podsumowanie, sweet chili na pierwszym miejscu, na drugim ex aequo to tomaten i curry, a na trzecim salsa. Jeszcze spróbuję trochę tego tomaten. Wiesz dlaczego? Bo to curry się aż tak bardzo nie wybije. Curry jest trochę mdłe po prostu. To u mnie na pierwszym miejscu właśnie to tomaten, jak to tam nazywałeś, na drugim curry. Dużo jakiejś bazylii czy czegoś czuć? No, możliwe. I potem to jest jak to nazwałeś? Chili? Sweet chili. Sweet chili, a na końcu to salsa. Czyli, jak widzicie, każdy ma swoje smaki. Jeden woli takie, inny takie. Ja jestem fanem kuchni azjatyckiej. Madzia trochę mniej, chodzi na to. Więc jako taki morał z tego odcinka. Co wy lubicie, co wasi znajomi lubią, co my lubimy. Każda z tych rzeczy będzie się delikatnie od siebie różnić. Ale ważne jest, żeby przy prawdziwych polskich pierogach ruskich zdania się nie podzieliły i nawet jak komuś nie smakują, a zostanie poczęstowany przez babcię dziadka na wyjeździe do rodziny, to niechaj te pierogi z uśmiechem zje. Wiesz, że dzisiaj albo wczoraj wyszedł Sonic na telefon? O, to super. Przestań mówić tym tonem! To super, ja się bardzo cieszę. Cieszę. Teraz otworzę na ciebie byle, ale nie będę tutaj sprzątać. Macie, tutaj nie ma co sprzątać. To jest taki bałagan, że i tak zawsze będzie ten bałagan. Więc dzięki wam wielkie za oglądanie. Widzieliście kawałek, fragment Madzi i jej rage'u. Triggered! Madzia, wypiłaś cały sok. Ziemniak Trigger. Wkurzyłam.
wkurzyłam się. No i co? Wypiłam cały sok. To jest dobre wytłumaczenie. Świetne. Wkurzyłam się. Powinnaś mieć koszulki u siebie na kapselu na przykład. Z takim napisem. Madzia nie ma sklepu, ale jakby miała... Trzeba Madzi zrobić koszulki. Wkurzyłam się. Z napisem. Wkurzyłam się. Kropka. I pod spodem taki pusty karton po szoku. Po szoku. Nie ma szoku, nie ma wkurzenia. Staje tylko Madzia na koniec. To był bardzo pozytywny odcinek. Bardzo. I teraz ucinamy go, zostawiamy ciebie, jak jesteś taka wkurzona. Dobra? Dobra. Czemu? Powiedz coś miłego chociaż na koniec. Miłego dnia. Wieczora. Czegokolwiek. Pa, pa. To było najbardziej fatalne zakończenie, serio. Tak. Ono było takie... bez wyrazu, tak jak my bez soku.